Cześć wszystkim, tu Włodek Witam Siedzę teraz w samochodzie Tesla Model 3 Long Range Który zakupiliśmy dwa lata temu Od odebrania samochodu już wkrótce będzie 2 lata 28 grudnia Dzisiaj jest koniec listopada 22 roku A odebrałem 28 grudnia 20 roku Najechano prawie 65 tysięcy I istotne pytanie Co tam z degradacją? Otóż zapraszam Was zobaczyć dane, które ja mogę wyciągnąć z programu ScanMyTesla. Dość precyzyjnie pokazuje, może pokazywać więcej danych, troszeczkę niż w rzeczywistości sobie wykręcimy na drodze, ale dość dobry pomiar dla szacunku. Zapraszam Was też do zasubskrybowania kanału, to mnie bardzo motywuje oraz też mi pomaga, staram się wspierać swoich rodaków walczących w Ukrainie. Dziękuję wam bardzo. To pokazuje właśnie ekran Scan my Tesla, wkładeczka bateria. Oraz proszę polubcie ten filmik, jeżeli wam się podoba. I co my tutaj widzimy? Akurat nagrywam ekran. W tej chwili uruchomiłem ladowania, laduje mniej więcej 5KW, 22 ampery pobieram z gniazdka z jednej fazy. O tym jak to robić. Mam, mam oddzielny filmik, bo robiłem sobie. Przejściówkę, żeby ładować więcej z jednej fazy, o tym jak zrobić skan my Tesla i pobierać z tanią OBD wtyczką, welink za pomocą kablu z AliExpress, to też robiłem krótki filmik. Można sobie zobaczyć. Otóż zapraszam. A teraz, co po przejeździe tych 65 km, nie oszczędzając generalnie samochodu, co my możemy zobaczyć? Otóż. Zapraszam Was do ScanMyTesla, Tesla. Tu już nagrywam ekran i będzie to wklejone. Co my możemy widzieć za ten czas, co posiadam samochód i co z niego korzystam? naładowałem na ładowarkach na szybkich prawie 4000 kWh. naładowałem na ładowarkach na prądu przemiennego AC prawie 10,5 kWh. 1000 kWh. Na dodatek regeneracja przy hamowaniu silnikami dodała nam prawie 3200 kWh, no i tyle, więc samochód użył ponad 12500 kWh energii elektrycznej. Very good. 1228 kWh zużyto na postoju, na przykład w trakcie nagrywania filmików, czy w trakcie grania w samochodzie w gry komputerowe, które ma Tesla. Także takie, takie tu jest podsumowanie. A teraz zobaczmy wkładkę Bateria i wszystkie istotne znaczenia tam sobie znajdziemy. Otóż teraz to, co nas najbardziej ciekawi, jaką, jaką metodą będziemy szacować degradację. Żeby szacować degradację, musimy mieć punkt odniesienia. Proste. Najlepiej to jest zmierzona pojemność akumulatora samochodu od. Odebrania samochodu. W dzień pierwszej posiadania tego samochodu tego nie zrobiłem. Nie posiadałem wtedy kabla wtyczki i wszystkiego. Zmierzyłem dużo później. To było ponad pół roku później, w sierpniu, kiedy już miałem kabel, kiedy już po powrocie z dużej wycieczki do Ukrainy i po powrocie chyba z wycieczki też pierwszej do Amsterdamu i sprawdziłem, co tam jest. I było wtedy, na ile pamiętam, 73 i To był. Tak zwany to był parametr nominal full pack, możemy do tego się odnosić, ale też to nie był pomiar na nowy samochód. Istnieje także dane wartość zapisana sztywnie do baterii i przywiązana do typu tej baterii. To jest wartość, która się nazywa full pack when new Dla mojego typu baterii, a to jest bateria LG Mniejszej pojemności Ten parametr jest zapisany jako 74,5 kWh Teoretycznej maksymalnej pojemności użytecznej Z fabryki przy pierwszym ładowaniu Przypominam, że podczas pierwszego ładowania już w fabryce Występuje już pierwsza degradacja Tak zwana pasywacja ogniw, więc Prawdopodobnie tej wartości nigdy bym nie zobaczył ale tak patrząc na samochody, w których Bjorn z podobną baterią grzebał i sprawdzał to wartości na poziomie 74.1, 73.9 kWh można by było spodziewać w nowym samochodzie odebranym z Tesla. OK, ale żeby maksymalnie szczerze liczyć to weźmy pesymistyczny scenariusz i będziemy liczyć do tej fabrycznej pojemności maksymalnej, użytecznej. Otóż, a co będziemy porównywać? To będziemy porównywać parametr, który się nazywa nominal full pack. Teraz stanowi w moim samochodzie 69,6. Otóż, jak widzimy sobie, jest degradacja, występuje, ja nawet wiem, kiedy najwięcej tej degradacji było, i wiem po czym to był update Tesli, który przyspieszał prędkość ładowania na superchargerach w wersji trzeciej. Podnosił poprzeczkę maksymalnego prądu, który może pobrać ta bateria, oraz namieszał w temperaturze, do której BMS pozwala w tej baterii się dogrzewać i nawet w której temperaturze BMS pozwala w tej baterii przybywać na dłużej. Więc to było latem, akurat podczas podróży do Słowenii. Kiedyś nagram o tym filmik, w których sesjach ładowania nastąpiła maksymalna degradacja. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest tylko wynik. Otóż, róbmy sobie prostą kalkulację. 69,6 i 74,5. Teraz idziemy sobie na kalkulatorek. Co my robimy? 74,5 minus... 69,6 to jest utracono 4,9 kWh 4,9 to jest nasza degradacja absolutna w kWh a teraz podzielimy to na początkową wartość nowej baterii pojemność i to będzie 6,5% będzie 6 prawie i 6% degradacji, tyle stanowi degradacja w Tesla Model 3 z ogniwem LG. Kod tego samochodu z tymi ogniwami to był E5C. Później ten podobna bateria o podobnej pojemności była nazywana E5CD, a potem większa bateria, która się pojawiła i z którą teraz możecie sobie kupić samochód, nazywa się E5LD. I ta literka L oznacza powiększona, która w brutto pojemność ma 80, chyba 2,5, a w full battery Venue chyba 79,5 kWh, więc troszeczkę więcej. Otóż 6,6% degradacji: czy to jest dużo, czy to jest mało? No, więcej niż mi by się chciało. Kiedy na początku tego roku 22 jeszcze w kwietniu patrzyłem sobie w ten parametr. No to miałem tam gdzieś nawet mniej niż 3% degradacji i to mi całkiem satysfakcjonowało. Natomiast teraz już jest dwa razy więcej i to już tak sobie mi, mi się podoba. Czy było warto osiędzić kilka minut na ładowarkach oraz, przejeżdżać, oraz jeździć z baterią w upale, z baterią, która miała 40 stopni, no nie sądzę. Nie sądzę, że to było warto. Szczerze mówiąc, myślę, że nie. Nie było warto, i szczerze mówiąc, myślę, że oni tam sobie namieszali w ustawieniach. Nawet nie ta maksymalna prędkość ładowania była zła, tylko to, że samochód sobie nie chłodził aktywnie baterię przy limicie osiągnięciu limitu 40 stopni puszczam sobie to do pasywnego chłodzenia do takiego chłodzenia w zasadzie jak to ma Nissan Leaf a Nissan Leaf jak jest wiadomo też ma ten nowszy ogniwa LG tylko saszetkowe i przy 40 stopniach te ogniwa potrafią się ugotować więc chemia tutaj jest podobna tylko ogniwa cylindryczne takie paluszkowe ale nie sądzę że 40 stopni na cały dzień bo tak jechałem cały dzień na przykład z Wiednia do Słowenii, do południa Słowenii, tam jest miasteczko Parzak no nie sądzę, że to było dla baterii korzystne ok, ale co, co ja zrobię Tesla tak sobie ustawiła, cały czas grzebią w ustawienia, BMS-u, cały czas coś zmieniają coś poprawiają, próbują uzyskać lepsze parametry podejrzewam, że też uzyskali informację, że ten tryb zwiększa degradację baterii i podejrzewam, że to już zmienili ale dopiero się okaże następnym latem ok, taka to sytuacja taka to informacja jak Wam się podobało, proszę polubcie ten filmik, proszę zasubskrybujcie mój kanał bardzo tym mi pomożecie i zmotywujecie a ja postaram się nagrywać jakieś ciekawostki. A jakie jak inne samochody? Do czego jeszcze można sobie porównać? Na pewno są samochody, które degradują odrobinę mniej typu z podobnym przebiegiem można mieć, nie wiem, 4% degradacji, 3% degradacji Przykładowo Kia Eniro, bo tam nie ładuje się samochód z wysokimi mocami nie, nie ma wysokiej prędkości ładowania Przegrzewa się bateria ponad 30 stopni Chyba osiągnięcia 30 stopni Już zapala czerwoną lampkę I samochód chłodzi baterię Lub obniża I chłodzi baterię I obniża prędkość ładowania Ale wiecie Coś za coś Więc samochodem typu Kia e-Niro nie, nie da się zrobić W 10 godzin 1000 km A Tesla Model 3 Poniekąd się da więc coś za coś a czas też to jest coś co może być najdroższym co posiadamy nie więc tutaj nie jest ta degradacja jeszcze krytyczna nie jest jeszcze bardzo duża nie maleje na oczach szczególnie jak teraz jest już zimno ja nie, nie obserwuję dodatkowej degradacji ona mi jakby nie przerasta bateria LG nie boi się zimna kiedy bateria ma 12 stopni Celsjusza spokojnie się poruszamy nie odczuwam, że mam ograniczoną moc zostawiałem samochód na mrodzie żeby mi się wychłodził nie wiem, do w okolicy 0 stopni bateria siadam i jadę także Tesla z baterią LG w naszych warunkach klimatycznych tutaj w polskich uważam, że jest lepszym wyborem i daje lepszy stosunek Możliwości przede wszystkim, wiecie, no po prostu nie trzeba więcej wydawać energii na dogrzewanie tej baterii. Dzisiaj jeździliśmy, obserwowałem, że 12 stopni w baterii samochód nie grzeje. Po prostu jedziemy, korzystamy z trybu sił. Troszeczkę bateria sama się podgrzewa w trakcie jakichś tam wyprzedzeń na, na drodze, i to tyle. Więc tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Pa!